Usunięcie słupków, które zagradzały wjazd na ulicę Przemysłową od strony byłej Krajowej Trójki, oznacza jedno. Od dzisiaj można w pełni korzystać z tej ważnej dla mieszkańców drogi. Przyspieszyliśmy tą inwestycję pod względem oddania jej do użytku z uwagi na ważność tej drogi. Ulica Przemysłowa to bardzo ważna obwodnica dla miasta i bardzo ważny ruch dla mieszkańców, ale i mieszkańców nie tylko miasta, gminy, ale i regionu z uwagi na to, że jest to ważny dojazd do wielu miejsc pracy, szczególnie związanych z KGHM Polska Miedź S.A., ale również innych pracodawców. Inwestycja była realizowana od września 2023 roku. Przebudowano ponad 2,5-kilometrowy odcinek ulicy od skrzyżowania z drogą wojewódzką 333 do ulicy Dąbrowskiego. Zostały przebudowane skrzyżowania, dołożone zostały dodatkowe przejścia dla pieszych. Wykonaliśmy dla bezpieczeństwa zatoki dla pojazdów autobusowych. Oprócz tego cała powierzchnia na szerokości drogi została poszerzona w celu wydzielenia dodatkowego pasa ścieżki rowerowej, która pozwala w tym momencie na ruch dwukierunkowy rowerowy. Wartość inwestycji to około 23 miliony złotych, z czego dofinansowanie z Polskiego Ładu to niecałe 20 milionów złotych, a z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ponad 2,5 miliona złotych. Reszta, a więc niecałe 140 tysięcy złotych, ma zostać pokryta z budżetu gminy Polkowice.